Zatrzymajmy się. Przestańmy się nakręcać, a wtedy zobaczymy absurdalność tego wszystkiego. Albowiem sądzę, pisze Paweł apostoł, że nie ma niczego, co by samo w sobie było nieczyste. Nieczystym jest dlatego, kto uważa to za nieczyste. Czytajmy list do Rzymian. Chrześcijaństwo nie polega na tym, że tego nie dotykaj, tego nie jedz, tak się nie ubieraj. To nie jest chrześcijaństwo. To jest jakiś dziwny faryzeizm, to jest jakiś dziki faryzeizm. I tak samo latanie z Biblią w ręku i chlastaniem po ludziach cytatami, okładanie ich tymi cytatami jak batem. A ty to widzisz, a tu jest napisane, bo... I ten, to jest ten faryzeizm, to ganianie, prawda, to próba przyłapania na słowie takim czy innym gdzieś tam. A tu się przejęzyczyłem, mówiłem o szwakiej roli, mówiłem tu o plonie 80-krotnym, tego, a ktoś mi tam od razu, a gdzie jest taki plon? A ja to wymyśliłem. A jeden wyda plon 5-krotny na przykład tylko, nie? To jest mój wymysł, wolno mi. Pan Jezus też to wymyślił. A tu nie, bo tu jest napisane. Pan Jezus, Pan Bóg nie jest związany tym, co jest napisane, chociaż wielu uważa, że jest. Ja znam takich, którzy, Panie, Ty musisz coś tam, bo tu jest napisane. Nie, proszę Państwa, Pan Bóg niczego nie musi. Pan Bóg może powiedzieć, to ja sprawiłem, że tu jest napisane, ale Pan Bóg powiedział, zniszczę Niniwę. I co? Posłał proroka Jonasza, Niniwa się nawróciła, Niniwa pokutowała i nie została zniszczona. Prawda? Więc Pan Bóg nie wykonał tego, co zapowiedział. Pan Bóg nie jest związany żadną literą i żadnym pismem, proszę Państwa. Albo Bóg jest Bogiem, albo jest zależny od jakiejś literki, albo tak jak Wotan, od tego, co powiedział w mitologii germańskiej. Wotan się zaplątał we własne nogi, jakbyśmy powiedzieli. Bo ustanowił pewne prawa, zaprzysiągł, że one mają odwiecznie obowiązywać w ogóle i tak dalej. A potem tak się wszystko powikłało, że wpadł we własne sidła i stąd na koniec mamy w tej tetralogii wagnerowskiej zmierzch bogów. Bo Bóg się sam zaplątał we własne nogi. Bóg w cudzysłowie oczywiście. Nasz Bóg nie jest istotą, którą można złowić. Był taki film. Nie pamiętam już nazwy tego filmu. Może mi ktoś przypomni, bo chętnie bym sobie gdzieś go tam odszukał. Pewien człowiek wynalazł sposób na nieśmiertelność. Musi schwytać tylko tak zwanego asfiksa. Czyli przychodzi taki jakby taki duszek śmierci. I on go musi, a to w momentach, kiedy człowiek czuje się bardzo zagrożony, więc musi sam doprowadzić się do jakiejś takiej sytuacji, gdzie no, stoi dosłownie na progu śmierci, przychodzi ten asfiks i on tego asfiksa łapie w jakimś tam środowisku, umieszcza w jakimś pomieszczeniu i tak dalej i może żyć wiecznie. Bóg nie jest takim asfiksem, że go sobie złapiemy w klatkę cytatów, Panie, Ty musisz, bo tu jest napisane. To nie jest nasz Bóg. Uczeni w piśmie zostali potępieni w sumie. Oni te pisma znali, ale oni je znali tak, jak je chcieli znać, tak, jak ich nauczono znać. Ale tam było jakieś inne znaczenie, o którym oni nie mieli pojęcia, bo Syna Bożego nie rozpoznali. Bo Jezusa nie przyjęli. Dlaczego? Pyta się Nikodema, Pan Jezus w trzecim rozdziale Ewangelii Janowej. To Ty jesteś nauczycielem w Izraelu, a tego nie wiesz?
Tak, coś im umykało. I ci współcześni uczeni w piśmie tak samo. Panie, ty musisz, bo tu jest napisane. I teraz na koniec to pytanie, jak żyć? Proszę Państwa, przede wszystkim maksymalnie się wyciszyć. Nie dać się niczemu nakręcać. Jak mówią, tu się coś dzieje, tam się coś dzieje, nie pędzić. Niech nas ta ciekawość nie roznosi. Starać się żyć po Bożemu. A jak żyć po Bożemu? No to trzeba wiedzieć, jak się żyje po Bożemu. Czyli trzeba czytać Pismo Święte, trzeba czytać jak najwięcej literatury chrześcijańskiej. No i tu znowu, podobno statystyczny Czech czyta 10 książek rocznie. Polak statystyczny podobno 0,3 dziesiątej książki. Co się dzieje z tym narodem? Chrześcijanin, który nie czyta ani Pisma Świętego, na co dzień, nie raz w tygodniu, który nie czyta Pisma Świętego, który nie czyta literatury chrześcijańskiej, tak na co dzień, nie ma szans na przeżycie, proszę Państwa. To będzie żył w Matrixie, karmiony jakąś papką przez różnych pseudonauczycieli. I tak umrze. Potem go pokropią, tam coś odmówią, formułkę i rodzina myśli, że on już jest w niebie. Proszę Państwa, to jest ta pierwsza rzecz. To jest ta pierwsza rzecz. Żyjemy w tym świecie, ale jeżeli już zostaliśmy z tego Matrixa złapani, wyciągnięci, postawieni gdzie indziej, to my już żyjemy w tym świecie niby, ale patrzymy na ten świat tak troszeczkę jakby z zewnątrz. I dopiero wtedy dostrzegamy masę wariactwa w tym świecie. Masę głupoty nieprawdopodobnej. Masę zła. Coś niesamowitego. Ale my chcemy żyć inaczej. No to co? No to musimy się inaczej karmić. Nie możemy godzinami się gapić w telewizor i chłonąć tych treści, które są nam narzucane. Nie możemy godzinami gapić się w smartfona i tak dalej. Musimy zmienić swoje życie. To jest praca. To się nie będzie samo działo. Ja nic nie będę robił, a Pan Bóg wszystko za mnie zrobi. To jest herezja zwana, proszę Państwa, kwietyzmem. Weźmy sobie, wpiszmy gdzieś tam w wyszukiwarki, co to jest, był kwietyzm. No to jest taka postawa, kwiest, czyli cisza, spokój. Ja nie będę nic zrobił, Pan Bóg wszystko za mnie zrobi. Nic nie zrobi, proszę Państwa. To już zostało dawno odrzucone. Nie gniewaj się. Piękne zdanie. Niech słońce nie zachodzi nad waszym gniewem. Jeżeli się pogniewałem, pokłóciłem przed chwilą z bratem, z siostrą, z ojcem, z matką, zanim pójdę spać, przeprośmy się. Uściskajmy tą matkę, tego ojca, tą siostrę, tego brata. Uściskajmy ich, żebyśmy się położyli spać ze spokojnym sumieniem, bo my nie wiemy, czy się rano obudzimy. Nie ma takiej gwarancji. To jest właśnie to. Ze wszystkimi w miarę możliwości utrzymywać pokój. Z ludźmi kłótliwymi, złośliwymi nie utrzymujmy kontaktów. Ograniczmy, jeżeli już to jest konieczne, gdzieś tam raz coś tam, no na przykład ktoś tam ma jakiś zakład usługowy czy sklep, coś kupić, coś tamtego. Do widzenia. Do widzenia. Nie utrzymujmy kontaktów towarzyskich z ludźmi złymi, nieuczciwymi, z krzykaczami jakimiś, prawda? Nie utrzymujmy, pewna kategoria ludzi po prostu no, nie nadaje się do tego, by być naszymi
znajomymi, już o przyjaciołach nawet nie mówimy tutaj w tym momencie. Że my żyjemy w innym środowisku. Gromadźmy wokół siebie ludzi dobrych, ludzi życzliwych, ludzi pogodnych, ludzi nastawionych pozytywnie, a nie wiecznych malkontentów, jakichś hipochondryków, ciągle go wszystko boli. Nie. Z kim kto przestaje, takim się staje, mówili starzy kiedyś za czasów mojej młodości. Jeżeli zadajemy się z ludźmi pełnymi optymizmu, z ludźmi uśmiechniętymi, to tacy będziemy. I wtedy dopiero zrozumiemy te słowa z Ewangelii. Nie przejmujmy się, co będziemy jutro jeść, co będziemy jutro pić i tak dalej. Proszę Państwa, jutro będzie futro. Też tak starzy mówili. To, co jest dzisiaj do zrobienia, róbmy, nie odkładajmy na jutro. Dbajmy o to, żeby codziennie wykonywać taką porcję pracy, która by nam zapewniła utrzymanie na ten dzień. Nie martwmy się, co będzie jutro. Zostawiamy to Panu Bogu. Jeżeli będziemy naprawdę uczciwie postępować z Panem Bogiem, to Pan Bóg jutro nam da, czego nam potrzeba. To nie to, że nam da, że z nieba nam spuści w koszyku. Nie, da nam możliwość, żebyśmy sobie to zrobili. Bo to, jeszcze raz powtarzam, chrześcijaństwo to nie jest to ten kwietyzm, że ja nie będę robił nic, a Pan Bóg mi wszystko da. A ja nie będę robił nic, a będę tylko rączki składał i oczkami przewracał, prawda, gdzieś tam. Długo jeszcze mógłbym gadać. Myślę, że jak na razie wystarczy, proszę Państwa, coś tam postaram się wrzucić w niedzielę, gdzieś tak koło godziny 14. Coś nowego wrzucę. Proszę Państwa, jeszcze raz, nie dajmy się przybić jakimś smutnym wieściom, czy to z internetu, czy to gdzieś tam. Nie, nie, zachowajmy pogodę ducha. Bóg jest z nami. My zwyciężymy. Bądźmy optymistami. Bądźmy życzliwi dla innych ludzi. Jeżeli jacyś złośliwcy wypisują mi w internecie takie rzeczy, ja już się powoli uczę. Ja też się uczę. Cały czas się człowiek uczy. Nie odpowiadać im złośliwościami, tylko wywalać po prostu. Od razu wycinać. Wycinać. Nie wdawać się, bo oni żerują na tym, że coś mi napisze złośliwego i liczy na to, że ja również mu złośliwie odpiszę. Nie. Nie, jeżeli nie potrafimy jakoś grzecznie, łagodnie go tam naprowadzić, to po prostu wywalajmy go i nie ma go i koniec. Postarajmy się żyć tak, żeby ktoś z zewnątrz, patrząc na nas, powiedział: kurczę, blade, fajnie. Fajnie byłoby na przykład z takim gościem pojechać gdzieś tam sobie na wakacje i tak dalej, bo on jest fajny. Bądźmy tacy, bądźmy fajni. Tak, oczywiście nie wszystkim to się będzie podobać, bo dla tych innych nie będziemy wcale fajni. Bóg z nimi. Amen.